Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Prawo na co dzień. Gościem programu jest pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego i z Państwem, jest podział, rozliczenie, ale tym razem nie majątku wspólnego małżonków, tylko przypadłości, która coraz częściej się dzieje wokół nas, czyli rozliczenie konkubinatu po jego rozpadzie. Miłość zwykle jest wielka, wspaniała, gorąca, ale niestety czasami się kończy. Z miłości powstał związek dwojga ludzi, którzy z jakichś tam przyczyn i powodów uznali, że małżeństwo nie jest im formalnie potrzebne do wspólnego szczęścia, ale się rozstali. Cóż dalej? Cóż dalej? No, w trakcie, gdy żyli z sobą razem, podobnie jak małżonkowie, czyli zgodnie z zasadami Biblii, mieli wspólne łóżko i wspólny stół. Czy na pewno mieli ten wspólny stół, czyli majątek wspólny? No, wydawałoby się pozornie, że tak. Ale w rzeczy samej nie. Ale tylko pozornie, ponieważ tak naprawdę, jeżeli porównamy sobie małżeństwo ze związkiem partnerskim, zwanym konkubinatem, to różnica w zasadzie polega tylko czasami, tylko i aż na tym, że małżeństwo jest sformalizowane, a związek partnerski czy konkubinat, no nie. Z różnych względów tutaj nie będziemy wnikać w powody, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. No ale tak samo jak mamy rozwód w małżeństwie, byli małżonkowie chcą podzielić swój wspólny majątek, to tak samo przecież związek partnerski czy konkubinat może trwać kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. I ci państwo, którzy żyją razem bez sformalizowania takiego związku, no teoretycznie wydawać by się mogło, że również mają wspólny majątek. No ale jeżeli chodzi o ramy prawne, niestety tak się nie dzieje. O majątku wspólnym mówimy tylko w małżeństwie. Być może za jakiś czas, z uwagi na zmianę sytuacji społecznej, z jaką coraz częściej mamy do czynienia, ustawodawca zdecyduje się na jakieś bardziej konkretne sformalizowanie rozliczeń między partnerami. No ale póki co musimy żyć z tym, co mamy i z przepisami prawa, które mamy. No i w taki sam sposób trzeba pomóc byłym już partnerom, czy byłym konkubentom, chociaż niezbyt ładnie może brzmi to słowo, pomóc im rozliczyć wzajemne roszczenia, które mają między sobą. No i pierwszym problemem, który się pojawia, jest to, za jaki czas tego rozliczenia będziemy dokonywać. No bo znowu wrócę do związku małżeńskiego. Przy małżeństwie większego problemu nie ma, ponieważ majątek wspólny nam powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i jeżeli coś tam w międzyczasie po drodze się nie zadziało między małżonkami, to z chwilą czy uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, czy ustanowienia separacji, czy ustanowienia rozdzielności majątkowej, to do tego momentu mamy jasne te ramy czasowe, za jaki okres byłych małżonków będziemy rozliczać. Jeżeli chodzi o partnerów, no to tutaj wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja faktyczna. Jeżeli obydwoi partnerzy zgadzają się co do tego, że no dobrze, to związkiem byliśmy od dnia X do dnia Y, wtedy jest prościej. Ale jeżeli pani mówi, że o związku to mówimy od wtedy i wtedy, bo ona z początkiem związku na przykład utożsamia wspólne zamieszkanie, a pan mówi, że no nie, no wspólnie zamieszkaliśmy po 2 latach bycia już razem i tutaj łożenia wzajemnie na własne potrzeby, więc no on się nie zgadza z tą datą początkową. Tak samo mogą być problemy z tą datą końcową, tak? Więc czasami już tutaj, na samym początku, sąd musi ustalać, kiedy związek partnerski rozpoczął swój byt, a kiedy zakończył. No bo jeżeli mamy zgodę byłych partnerów co do tego, od kiedy do kiedy, jaki majątek, powiedzmy w cudzysłowie wspólny, jest do podziału,
to również podobnie tak jak przy podziale majątku wspólnego małżonków, którzy mają możliwość pójścia do notariusza i u notariusza załatwienia swojej sprawy, tak samo tutaj, jeżeli do majątku takich państwa nie wchodzi nieruchomość, mogą to podzielić umową, w formie pisemnej najlepiej. Jeżeli wchodzi nieruchomość, no to wtedy zawsze musi być notariusz. No ale jeżeli mamy niezgodę wobec w stosunku do byłych partnerów, tak, no to tutaj po raz kolejny nasz kochany sąd musi zająć się taką sprawą. A jakie przepisy tutaj będą miały zastosowanie? No tutaj pierwszą rzeczą, o której Państwu musimy powiedzieć, to jest to, że do rozliczeń związanych z konkubinatem nie będą miały zastosowania nawet w drodze analogii przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czyli nie możemy mówić, że u konkubentów majątkiem wspólnym jest to, to, to i to, a majątkiem osobistym jest to i tamto, no bo nie mówimy tutaj o majątku osobistym, majątku wspólnym. Jest tylko osobistym. Tak, dokładnie tak. Również jeżeli chodzi o rozliczenia jakichś nakładów, które się pojawiają między tymi osobami, nie będziemy tutaj stosować artykułu 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tylko odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego. Bo na przykład powiedzmy mamy taką sytuację. Pani Janina i pan Wojciech byli sobie partnerami, tak, mieszkali razem, pokłócili się. Pani Janina trzasnęła drzwiami, poszła spać do koleżanki, przychodzi na drugi dzień, a tutaj zmienione zamki. No i cóż, jakież to roszczenie ma pani Janina? No, ma roszczenie o dopuszczenie do współposiadania, które jest w artykule 206 kodeksu cywilnego. Ale jeżeli chodzi o rozliczenia między konkubentami, tutaj sytuacji faktycznych, panie mecenasie, mamy oj bez, dużo. Bez liku, tak? Najprostszy przykład zupełnie prosty. Konkubenci, byli względnie młodzi i względnie krótko, kupili sobie wspólnie samochód i w dowodzie rejestracyjnym pisane jest nazwisko i imię i pana, i pani. Po czym państwo się rozstali z jakichkolwiek przyczyn i powodów. Pan wziął samochód, wsiadł do niego, wrzucił swoje 3 walizki i znikł w sinej dali. Tak, czy zmienił adres. No, ale jakiś tam kontakt pomiędzy nimi był. Cóż, w tym momencie może pani. No, czy tym razem, czy w takim przypadku roszczenie o dopuszczenie do współposiadania, gdy mamy do czynienia z rzeczą ruchomą, będzie zasadne? No raczej nie. To znaczy można, ale, może, to, jest, ale to jest po prostu... Teoretycznie tak, ale powiedzmy tak... Niewygodne będzie to bardzo. I niewygodne, i niepraktyczne. Tak. A zwłaszcza niepraktyczne. Czyli w takim przypadku radzilibyśmy, aby owa pani wystąpiła do swego byłego partnera, brzydko mówiąc konkubenta, o rozliczenie. Tak. Czyli zwrot wartości samochodu. Połowy. Połowy wartości samochodu, ale według tego stanu, gdy się rozstali. Tak? Czyli znacznie samochód będzie tańszy niż z chwilą zakupu. No bo się zużył, tak? No bo się zużył, ale też jego wartość moralna, tak mówimy. Mówimy, prawda, gwałtownie zmalała. Wszyscy wiemy, że samochód z chwilą opuszczenia salonu z minuty na minutę tylko przekroczył bramę, już tanieje, stracił na wartości. Tanieje przeciętnie o 30%, a im droższy, tym więcej. Ale to jest jeden przykład, tak? To, że tu jeszcze przepraszam, że się wtrącę, ale musimy też pamiętać o tym, że przy takich rozliczeniach, tak jak mamy współwłasność, mamy roszczenie o zwrot tej połowy wartości. Jeżeli sprawa trafi do sądu i sąd stwierdzi, że tutaj no nie ma zgody, może również zasądzić takie rozwiązanie, że nakaże sprzedaż w drodze tej licytacyjnej, którą będzie przeprowadzał komornik, i wówczas środki uzyskane ze sprzedaży podzieli po połowie wobec tychże państwa. Tylko no, tego nie doradzamy z prostej przyczyny. Zacieśnienie będzie kosztowne. Tak, no z uwagi na to, że komornik, przeprowadzając to postępowanie licytacyjne, to jako cenę wywoławczą nie będzie wskazywał ceny rynkowej, tylko przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakazują mu obniżenie tej ceny wywoławczej już na starcie do 3/4 wartości, więc no tutaj już startujemy z dużo niższą ceną. Czysta, żywa strata. To tak. Zacieśnienie jest kosztowne. Ale dokładnie teraz tak. Wróćmy do innego przykładu. Szanowni Państwo, Anna i powiedzmy Wojtek, tak, żyli z sobą kilkanaście lat, było im super i wspólnie kupili mieszkanie.
wspólnie, zaznaczam, tak? I w księdze wieczystej tego mieszkania był wpisany i pan Wojtek, i pani Anna, albo i pani Anna, i pan Wojtek. Po czym z różnych powodów, na przykład pan Wojtek, państwo uznali, że jest okazja wyjechać, powiedzmy, za kanał La Manche, a zwany w Anglii kanałem angielskim, i w krótkim czasie zarobić tyle pieniędzy, że w Trymiga spłacił, jak mówili kiedyś w Królewskim Mieście Lwowie, spłacić cały kredyt zaciągnięty wspólnie na to mieszkanie. Pan Wojtek wyjechał i miał przygodę z tubylką, powiedzmy, tak? Ktoś życzliwy, pani Anno, było tak i tak. Uprzejmie donoszę. Uprzejmie donoszę. Tak, uprzejmie donoszę, że została pani zdradzona. Pani Anna bardzo się wzruszyła, nawet trudno się jej dziwić, ale wzruszyła się i spakowała rzeczy pana Wojtka, przetransportowała je do rodziców pana Wojtka, wymieniła zamki, a na wszelki przypadek i wstawiła drzwi odpowiednio mocne. No i koniec. Pan Wojtek wrócił i uzwała korespondencję z panem Wojtkiem. Pan Wojtek wrócił z pieniędzmi na spłatę kredytu. Stuk, puk. Nie ma. Chce otworzyć drzwi. Klucz nie pasuje. No dobrze. I pani Anna mu powiedziała: Wojtku, koniec pomiędzy nami. Nie ma. Zdradziłeś mnie. Stoł a stoł. Wtedy a wtedy. Koniec naszego związku. I cóż może zrobić pan Wojtek? No, w pierwszej ma dwie możliwości. No, pierwsza taka w miarę szybka, tak? I w miarę prosta. No, to jest dopuszczenie do współposiadania, bo to jest proste, tak? Wystarczy pokazać, że byłem posiadaczem, cześć, koniec, kropka. Natomiast tutaj pan Wojtek był wpisany do księgi wieczystej, czyli był współwłaścicielem. Czyli może żądać czegoś więcej. Może żądać dopuszczenia do współposiadania, do wspólnego wykonywania prawa własności, począwszy w tym momencie od tego, że ma prawo do mieszkania w tym mieszkaniu. Tak, tutaj jeszcze taka ciekawa rzecz. Licząc wszystkich dalszych kwestii rozliczeń. Tak, bo tutaj oczywiście można też żądać zniesienia współwłasności ze wszystkimi konsekwencjami, ale tutaj jeszcze w tym przykładzie, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że pani Anna i pan Wojciech byli współwłaścicielami w częściach równych, tak, i tutaj pani Anna nie dopuszcza pana Wojciecha do posiadania tej jego części, czyli pani Anna korzysta z tego mieszkania ponad swój udział. Więc oprócz tego, co pan Wojtek może zrobić z tym roszczeniem o zniesienie współwłasności i spłatę, to również może domagać się od pani Anny wynagrodzenia za korzystanie z tego wspólnego mieszkania ponad przysługujący jej udział, tak? Czyli tak jakby o czynsz z tej połowy za czas, kiedy ona z tego korzystała. Tylko ona. Tak, tylko ona, bo był pozbawiony tego. Jak widzicie, w takiej sytuacji pan Wojtek nie jest skazany z góry na niepowodzenie, przynajmniej finansowe, bo już uczuciowe został, sam się w pewnym sensie, można powiedzieć, że skazał. Tutaj też bardzo często mamy do czynienia z przesunięciami majątkowymi bez podstawy prawnej i zgodnie z orzecznictwem sądów i Sądu Najwyższego przede wszystkim do tych rozliczeń między konkubentami stosujemy przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia, czyli artykuł 405 kodeksu cywilnego. Tak, 405 cywilnego. Następne, bo to jeszcze będziemy mieć nienależne świadczenie, ale to już bardziej szczegółowe rozliczenia. Przypadki. Tak, dokładnie tak. Więc tu jeszcze mamy na przykład taką sytuację, gdzie również powiedzmy, że też pani Anna i pan Wojciech byli sobie związkiem, mieszkali razem. Tym razem pan Wojciech pojechał za granicę zarabiać na wspólny związek. Pani Anna została w kraju. No i podczas nieobecności pana Wojtka, który stale przysyłał pieniądze na utrzymanie tejże rodziny, Pieniążki były fajne. Tak, pieniążki były fajne, no ale pani Anna stwierdziła, że znudził jej się pan Wojtek i sobie znalazła w międzyczasie innego pana. Więc tutaj już abstrahując od rozliczeń związanych z własnością tego mieszkania, w którym mieszkają, to pan Wojciech może domagać się od pani Anny zwrotu części środków, które jej przysyłał na utrzymanie rodziny. Od momentu, kiedy faktycznie już tą rodziną, powiedzmy, że być przestali, bo pani Anna weszła w nowy związek, więc pobierała od pana Wojtka te przesyłane przez niego środki. Zdecydowanie nienależne świadczenie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że konkubinat jest sytuacją faktyczną, a
a nie prawną, niestety. Może kiedyś doczekamy zmiany przepisów w tym zakresie. I tutaj, jeżeli chodzi o sposób rozliczeń, nie mamy jednej słusznej drogi, tylko w zależności od sytuacji faktycznej, jaka jest pomiędzy byłymi partnerami, to różne przepisy mogą mieć zastosowanie. No, a teraz, żeby na koniec tak naprawdę na tego naszego odcinka, żeby sytuację jeszcze bardziej skomplikować, a map pokażemy Państwu taką sytuację. Jest małżeństwo, tak? Pan Jan i pani, dajmy na to, Marysia. Małżeństwo się rozstaje, to jest stan faktyczny, ale nieprawny. Pan Jan odchodzi od żony Marysi i znajduje nową kobietę, z którą zakłada nieformalny związek. Jeszcze nie mamy rozwodu. Bez rozwodu, tylko powtarzam. Małżeństwo formalnie rzecz biorąc trwa, pan Jan zostawia żonę i zakłada nowy związek, nieformalny konkubinat z panią Anną. I jaka w tym momencie powstaje sytuacja materialna, finansowa? Mamy związek, mamy małżeństwo. Czyli wszystko to, co zarabia pan Jan, jest, jeżeli nie było umowy małżeńskiej, majątkowej czy intercyzy, nie było podziału majątku, a zakładamy, że nie było, mamy stan faktyczny. Pan Jan jest w związku małżeńskim, zarabia bardzo dobre pieniądze, płaci alimenty na dzieci i... Ale majątek wspólny trwa. Majątek wspólny trwa, ale jednocześnie wydaje zarobione pieniądze na panią Annę. I na przykład kupuje z nią mieszkanie. Kupuje z nią mieszkanie, kupuje jej samochód, kupuje jej to lub tamto. I jak teraz dojdzie do rozliczenia po rozwodzie małżeństwa, podziału majątku wspólnego małżonków, to się okaże, że pani Anna chodzi w futrze żony. Byłej żony. Znaczy, może być taka sytuacja, że po prostu pani Anna będzie uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego małżonków. I teraz się okaże, że mieszkanie, w którym mieszka pan Jan z panią Anną, w połowie należy do żony, a pani Anna do tego mieszkania ma posiadanie. To też zależy, jak tutaj będą wyglądały te środki na zakup tego mieszkania, bo może być tak, że połowa... Pani Anna też się dołożyła. Tak, że połowę mieszkania będzie miała pani Anna, a małżonkowie będą wprawnie posiadać po 1/4 całości każdej. Tak, no i wtedy będzie mieszkanie i pani Anny, i małżonków Jana i Marii. Galimatias straszny. Ale życie. Samo życie. Dobrze, na tym kończymy ten odcinek. Jeżeli Państwo macie pytania do nas, to proszę pisać na adres mailowy, który się pojawia na pasku, albo proszę mi dzwonić na telefon, który się tam też pojawia. Zapraszamy na następny program za tydzień. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.